Witamy na pomeczowej konferencji prasowej. Zakończyło się spotkanie 12 kolejki Forbe 4 ligi. Granica Kętrzyn pokonała Mrągowi 4-1. Witamy trenera drużyny gości pana Mariusza Niedziłkę, trenera gospodarzy pana Adama Fedoruka. Proszę o podsumowanie spotkania najpierw trenera drużyny gości. Przede wszystkim muszę pogratulować tutaj gospodarzom zwycięstwa, bo wygrali zasłużenie, pokazali na czym polega prosty, skuteczny męski futbol. No i tutaj na pewno, szczególnie w drugiej połowie, zdominowali nas. Można powiedzieć, że wygrali zasłużenie i nie mieliśmy nic do powiedzenia w drugiej połowie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener gospodarzy Adam Fedoruk. Dziękuję trenerze. To miłe słowa, wspaniale to usłyszeć od tak dobrego trenera, i który prowadzi naprawdę dobry zespół. Te pierwsze 45 minut no widać było, że Mrągowia bardzo dobrze potrafi grać piłkę, bardzo dobrze potrafi rozgrywać tę piłkę, wychodzić spod pressingu. Naprawdę mieliśmy ogromne problemy, ale przed meczem ja uczulałem zespół, że to może trwać nawet i 30 minut. Byliśmy na to przygotowani, byliśmy przygotowani na to, że musimy cierpieć. Ta pierwsza połowa, powiedziałbym, ona nie była wyrównana, z lekką przewagą posiadania piłki Mrągowi, ale właśnie liczą się sytuacje, które się stwarza i które się wykorzystuje. Myślę, że strzeliliśmy pierwszą bramkę, potem szybko straciliśmy i ten mecz w zasadzie tak się układał, szczególnie ta pierwsza połowa, że te bramki powinny paść, bo piękna akcja, piękny strzał, także fajne te akcje były, które doprowadziły do tego, że zeszliśmy do szatni i sobie po prostu o tym porozmawialiśmy, o tym co widzieliśmy i jak powinna wyglądać druga połowa. No myślę, że już przyzwyczailiśmy kibiców i my też lubimy grać drugą połowę w takim tempie i tylko zastanawiamy się, czy przeciwnik takie tempo wytrzyma. No dzisiaj było widać, że Mrągowia tego tempa nie wytrzymała i po prostu wygraliśmy zasłużenie 4-1. Bardzo się cieszę, gratulowałem chłopakom, jestem pełen podziwu dla mojego zespołu, ponieważ w drugiej połowie naprawdę zagrali wyśmienite spotkanie i zasłużenie wygraliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia w następnych spotkaniach. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do powodzenia.